Barbara Janina Łukowiak, Wzgórza Szorciaków bez spisu. Rozdział 13. Odpoczynek. Tąk i Karolek w milczeniu wracali do wioski. Chłopiec nie mógł się już doczekać, kiedy dojdą na miejsce i będzie mógł zjeść jakiś posiłek albo chociaż napić się czegoś gorącego. A co wy właściwie jadacie? Znajdzie się coś dla mnie? Wysapał z trudnością chłopiec. O tak, w zasadzie żywimy się głównie owocami, warzywami i zbożami. Staramy się, by jedzenie było jak najbardziej świeże, naturalne i jak najmniej przetworzone. Używamy tylko naturalnej soli i bardzo mało cukru. Dzięki temu jesteśmy bardzo sprawni i długowieczni. W głosie szorciaka słychać było dumę. I pijemy bardzo dużo świeżej źródlanej wody. A macie może chipsy? Z nadzieją w głosie zapytał Karolek. Zapomnij! Sama chemia! Takie rzeczy jedzą tylko w twoim świecie. A frytki, cheeseburgery i hot dogi? Chłopiec nie tracił nadziei. Gdybyśmy to jedli, już dawno by nas nie było na świecie. Tąk pokiwał głową z politowaniem i z uśmiechem dodał. O, już widać wioskę. Zaraz będziemy na miejscu. Po kilku minutach Karolek z ulgą usiadł na trawie obok pierwszych budynków w wiosce. Był naprawdę zmęczony, głodny i śpiący. Tąk szybko zniknął gdzieś w głębi osady. Witaj ponownie, Karolku, w naszej wiosce. Chłopiec odwrócił głowę w prawą stronę i zobaczył zbliżającego się Lesława. Co? Nie mówisz już do mnie paznokietek? Zdziwił się chłopiec. Rozmawiałem z Tągiem. Opowiedział mi wszystko. Przecież dopiero co wróciliśmy. Kiedy on to wszystko... Och, mamy swoje sposoby. Przerwał przywódca wioski. Tąg bardzo cię chwalił i stwierdził, że zasługujesz na to, by nazywać cię twoim pełnym imieniem. Lesław zlustrował całą sylwetkę chłopca i zauważył wielkie zmęczenie rysujące się na jego twarzy. Powiedział więc kategorycznym tonem. Ale dość rozmów na teraz. Widzę, że już ledwo patrzysz na oczy. Miałeś naprawdę ciężki dzień. Koce do przykrycia już masz, a zaraz ktoś przyniesie ci ciepły posiłek. Zjesz, wyśpisz się, a rano poszukamy przepisu na schudnięcie. Chłopiec ze zdziwieniem zauważył, że obok jego prawej nogi wyrosła góra różnokolorowych materiałów. Pokręcił głową ze zdumieniem. Czyżbym był tak słaby, że nie potrafię uchwycić chwili ich przyjścia i odejścia? Pomyślał i przymknął znowu na chwilę oczy. Usłyszał jeszcze, jak Lesław mówi piskliwym głosem. Dobranoc, Karolku. Mam nadzieję, że jutro zdołasz zrobić klucz do kraty. Mieszko ma już naprawdę niewiele czasu. Karol nic nie odpowiedział. Czuł złość i bezradność. Chciało mu się płakać. Myślał o domu, o swoim wygodnym posłaniu i o rodzicach. Na pewno się o niego martwią. Szukają go. Może nawet zadzwonili na policję. A on na to nic nie może poradzić. Przykrył się jak mógł dokładnie skrawkami materiałów, które szorciak nazywał kocami. W oczekiwaniu na powrót przymknął oczy. Jutro będzie lepiej, powiedział do siebie z przekonaniem.